Kochani, dzisiaj mówimy o darze umiejętności. Dar umiejętności to jest taki, który pozwala nam poznać prawdę o sobie, o całym świecie nas otaczającym oraz o Panu Bogu. Skoro Bóg jest prawdą, to Bóg udziela nam możliwości spojrzenia swoimi oczami na nas samych, na wszystkich innych ludzi i na siebie samego. Dar umiejętności to dar po prostu poznania prawdy. I dar umiejętności w nas rozszerza nasze perspektywy, nasze spojrzenie. I tak jak mówi święty proboszcz z Ars, Jan Maria Vianney, chrześcijanin natchniony przez Ducha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie widzi dalej niż życie, tak jak i moje oko nie widzi dalej niż do tego muru, gdy drzwi kościoła są zamknięte, lecz oko chrześcijanina widzi aż po głębie wieczności. Dlatego dar umiejętności pozwala nam patrzeć dużo, dużo głębiej. W związku z tym proponuję, żebyśmy przemyśleli, jacy są moi bliscy, jacy są moi znajomi, żebyśmy właśnie postarali się spojrzeć z perspektywy Pana Boga na innych ludzi, na otaczający mnie świat. Żebyśmy przegadali również z innymi ludźmi i poznali to, co oni o nas myślą. Może właśnie wtedy usłyszymy głos prawdy o nas samych, żebyśmy właśnie to przegadali, ale jako zrób, to żebyśmy coś napisali. Napisali o sobie. Czy to odmyślników, jakąś prawdę o sobie, czy to w jakiś sposób artystyczny, poetycki.